Boy. Co to jest za chłopak? Opowiedz o tym bohaterze, bo widziałem w zwiastunie. No, nieźle szaleje. Nieźle szaleje. Knombrny, niezły charakter. Tutaj już mówię po raz kolejny, że to nie jest zły charakter. Taki sposób bycia ma człowiek. Showman bardziej. Trochę się wzorowaliśmy na różnych takich showmanach fajterskich, z takiego fajterskiego świata show biznesu. Ale potrafi. Potrafi się bić. Jest urodzonym facetem do tego, żeby walczyć na ringu. I to też pokazuje w tej historii. Ale zazdrosny. A ta zazdrość chyba gdzieś też prowadzi do tego, że go to ciągnie na dół, prawda? I to chyba jest jego największy problem. Przyjaźnienie się z Tomaszem Janickim, czyli granym przez Piotra Stremowskiego. Obydwaj faceci ambicjonalnie podchodzą do sportu, ale też walczą nie tylko o to, żeby wygrać na ringu, ale o miłość i też o przyjaźń między sobą. Piotrek Stremowski mocno bije? No tak, jest kawał chłopa. Jest kawał chłopa, jest niesamowicie szybki, był świetnie przygotowany do tego filmu. Jakby też wizualnie i sportowo. Zresztą tam historia tego filmu jest długa i kręta, jak wszyscy wiemy. I fantastycznie było po prostu się z nim spotkać na ringu. Walczymy czysto, nie zadajemy czasu poniżej pasa. Słuchamy moich komend. Powodzenia. Opowiedz teraz o swoich przygotowaniach do tego filmu. Jak to wyglądało? Miałeś jakiś trening bokserski? Kto cię trenował? Robert Złotkowski, były mistrz świata kickboxingu. Trenuje wszystkich najlepszych zawodników MMA, jeżeli chodzi o stójkę, o tarczę. No jest świetny. Wejdziesz na jego Instagram, to zobaczysz, z kim on trenuje. Teraz Błachowicza przygotowywał. Trenowali po prostu ten knockout, ten sierp słynny właśnie z Las Vegas chyba. Różalski. Więc Fanfara jako konsultant, więc ja miałem naprawdę wybitnych ludzi do przygotowania. Zresztą super ludzi, ludzi sportu i ludzi z tego środowiska. To też jest naprawdę bardzo specyficzne środowisko i przebywanie z nimi naprawdę też daje takich nawyków. Ja się też tego uczyłem, a że aktorstwo jest sztuką obserwacji, więc po prostu chwytałem ile wlezie. Miałem 7 tygodni na przygotowanie, jako ostatni dołączyłem do filmu. Był to jeden z najtrudniejszych chyba momentów takich w mojej karierze, gdzie po prostu czułem oddech na plecach, patrzyłem w lustro, jeszcze. No i oczywiście te wszystkie myki bokserskie i przygotowanie 12 rund. Ja gram zawodowego boksera, więc pewnie zawodowcy nie wybaczą mi pewnych błędów, ale mam nadzieję, że nie widziałem jeszcze filmu. Mam nadzieję, że kamera gdzieś to chowa moje mankamenty. Więc mamy 93, my ludzie, że tak powiem, duzi, poruszamy się na nogach niezbyt skocznie, prawda? No więc musieliśmy znaleźć jakieś inne atuty, które są atutami mojej postaci, czyli tam sierpowy, głównie lewy, więc jakby walenie po bebechach i tak dalej, i tak dalej. I uczyłem się tego, w czym jestem po prostu dobry. Ty masz jakiegoś swojego bokserskiego faworyta, jeżeli chodzi o na przykład polski boks? Wiesz co, chyba tak, też tak nie śledziłem nigdy polskiego boksu, jeżeli chodzi o to, ale widzę i widzę, jak chłopaki walczą i widzę, z jaką siłą i jaką mają radochę z tego, że uprawiają ten sport i bardzo, bardzo cenię i Artura Szpilkę, i Adamka, i z byłego mistrza świata, z którym się spotkałem na ringu, czyli Diabło Wodarczyka i naprawdę nie siedzę też w tym sportowym świecie na tyle, żeby po prostu rzucać teraz tutaj nazwiskami, bo ja na boksie się tylko tyle znam, co się przygotowywałem do filmu i oczywiście oglądałem to wszystko, oglądałem, jak oni się poruszają, żeby mieć ten feeling, to takie poczucie bycia takim sportowcem. Oglądałem amerykańskich bokserów, gdzieś ten Tyson jest, prawda, z tyłu jakąś taką ikoną bokserstwa i bokserskiego świata, ale dużo mi dał mój trener Robert Złotkowski, który fenomenalnie wierzył we mnie do samego końca i za to jestem mu bardzo wdzięczny. To już na koniec, czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Fighter? Ja myślę, że dużej dawki emocji, krwi, ale też człowieka, czyli walki o przyjaźń, o męską przyjaźń, walki o miłość, walki o honor i takiego zaznają, tak mi się wydaje, że zaznają takiego trochę sportowego, tego sportowego bokserskiego świata, bo to też jest specyficzne środowisko. Fenomenalne zresztą.